Cześć, a w tym odcinku przedstawię Wam swoją opinię na temat herbaty Ted British Empire, czyli czarna herbata, która dość często wykorzystywana jest właśnie jako herbata taka do śniadań, śniadaniowa, tak? Jak sami widzicie, bardzo sporą paczkę tutaj mam, wiele generalnie torebek z tej paczki już wykorzystałem. Jak sami widzicie, 100 takich torebek znajduje się właśnie w takim opakowaniu. No i powiem szczerze, mogę już wypowiedzieć się nieco bardziej na temat właśnie tego konkretnego produktu. To, co warto wiedzieć na samym początku, to jest to oczywiście kwestia związana ze składnikami. Tutaj, jak sami widzicie, na odwrocie oczywiście macie opisane, jaką mieszanką jest właśnie ta herbata. Macie napisane jasno: mieszanka kenijskich, cejlońskich i indyjskich czarnych herbat, a zatem to na pewno warto wiedzieć, jak i również samo pochodzenie herbaty: Kenia, Sri Lanka czy Indie. Jeżeli chodzi o zaparzanie, taką herbatę zaparza się około 5 minut, a zatem nie jest to generalnie długi czas, natomiast zaraz sobie jeszcze oczywiście zobaczymy, jak wygląda taka zaparzona herbata. Generalnie jest to herbata dość esencjonalna, ale to sobie zaraz jeszcze oczywiście powiemy. Jeżeli chodzi natomiast o inne kwestie, no to cena takiego opakowania w sklepie to około kilkanaście złotych, 14 mniej więcej za tyle kupowałem aż, uwaga, 100 torebek, tak, w takim opakowaniu. A zatem cena rzeczywiście adekwatna do, powiedziałbym, do ilości tych, do liczby tych właśnie torebek. No i taka torebka prezentuje się właśnie w następujący sposób, mniej więcej tak się ona prezentuje. Generalnie taka standardowa torebka, tak, tutaj fajnie, że ten sznurek, że tak powiem, ten sznureczek, to on się tak jakoś łatwo nie urywa, co czasami ma miejsce w niektórych po prostu herbatach po prostu innych marek. Jeżeli chodzi natomiast o taką zaparzoną już herbatkę, no to sobie ją przed chwilą zaparzyłem przed tym nagraniem. Prezentuje się ona w taki sposób, jak sami widzicie, bardzo esencjonalna, bardzo dość mocna, bym powiedział, właśnie ta herbata. Jeżeli chodzi natomiast o smak, no to powiem szczerze, bardzo dobra, bardzo intensywna, aromat bardzo intensywny, a zatem myślę, że tutaj w smaku jak najbardziej przyjemna, bardzo smaczna, bardzo dobra. Myślę, że wystawiłbym tutaj notę 9,5/10. Myślę, że jest to dość uczciwa ocena, jeżeli chodzi właśnie o smak. A zatem jakby nieco podsumowując ten produkt, no to myślę, że jak najbardziej warto spróbować sobie wypić taką herbatę. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, no to jak najbardziej polecam. Mega smaczna, mega dobra i do tego jeszcze niedroga, zatem szereg różnych naprawdę zalet posiada, myślę, herbata Ted British Empire. A zatem jeżeli zastanawiacie się, czy warto ją kupić, no to myślę, że warto. Myślę, że nie powinniście mieć problemów z jej zakupem. Generalnie herbata jest dostępna w wielu różnych hipermarketach. Myślę, że nie powinno być tutaj jakichś większych problemów z zakupem tego konkretnego produktu. No i ode mnie zatem jak najbardziej polecenie tej herbaty, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o taką herbatę śniadaniową. Mega smaczna, zatem tak to wszystko wygląda z mojej indywidualnej perspektywy. Ja tutaj nie będę zbytnio już przedłużał. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem, no i do napisania w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat tego konkretnego produktu. A tymczasem to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.